Cześć, witam Was serdecznie. Bodajże w podsumowaniu sierpnia mówiłam Wam o książce Agaty Czykierdy-Grabowskiej Pod skórą. Obiecywałam wtedy, że powiem o tej książce trochę więcej. Ten film odwlekałam, przeciągałam ze względu na różne czynniki, ale w końcu mam książkę w rękach, mogę Wam o niej opowiedzieć. Dlatego dzisiaj zapraszam na film o czterech powodach, dla których warto po tą książkę sięgnąć. Pierwszy z tych powodów to fakt, że jest to dobre polskie New Adult. Generalnie z literaturą New Adult, czyli takimi książkami o troszeczkę starszej młodzieży, młodych, dorosłych, jakkolwiek to zwał, z tymi książkami jest problem, bo bardzo wiele osób z nich po prostu kpi. Wychodzą z założenia, że taka literatura nie może być dobra, nie może być interesująca, a już zwłaszcza kiedy jest osadzona w Polsce i napisana przez polskiego autora, to na 100% po prostu jest żenująca. I tak faktycznie w wielu przypadkach jest. Zdarzało mi się czytać takie książki, które po prostu swoim poziomem nie odstawały w ogóle od takich najgorszych opowiadań na Wattpadzie. Od takich rzeczy, które piszą po prostu 14-15-latki, bez oczywiście przyczepiania się do 14- czy 15-latek. Ale wiecie, ludzie, którzy po prostu nigdy z literaturą nie mieli za dużo wspólnego, wymyślili sobie historię, ją napisali. I tym razem nie ma tego problemu. To jest naprawdę dobrze napisane. Wiecie, że jak ja mówię, że coś jest dobrze napisane, to już naprawdę musi być spoko. Wiadomo, że to nie jest poziom literackiej Nagrody Nobla, to nie jest coś, co zmieni wasze życie, co, nie wiem, zmieni wasz światopogląd, czy otworzy oczy na coś i tak dalej, ale to jest po prostu coś, co się bardzo dobrze czyta. Powód numer dwa to brak takiego klasycznego dla tego rodzaju literatury, dla literatury młodzieżowej, motywu Szarej Myszki i Bad Boya. Tutaj faktycznie, bo nie powiedziałam wam w ogóle, o czym jest książka. Główny bohater Oskar na kilka lat wyjeżdża z Polski, pracuje w Niemczech, po jakimś czasie wraca, podejmuje pracę w barze i tam spotyka dziewczynę. Tą dziewczyną okazuje się być jego przyjaciółka sprzed lat, Ada. Oni kiedyś się bardzo przyjaźnili, jeszcze z bratem Ady, potem coś poważnego sprawiło, że się pokłócili. Nastąpiła taka totalnie wielka kłótnia. Ich drogi się rozeszły, no i oni teraz spotykają się po latach. Oskara ciągnie do Ady, Ady do Oskara nie do końca. I wiecie, no to taki w miarę klasyczny schemat w literaturze młodzieżowej. Ale właśnie, niby klasyczny, ale nie ma Szarej Myszki i Bad Boya. Bo Oskar jest takim chłopakiem, o którym lubi się czytać. Jest fajny, jest przystojny, jest jakby świadomy tego, że się podoba. I nie jest przy tym cwaniaczkiem. Nie jest taki ohoho, wszystkie laski moje i co to nie ja i w ogóle. A z kolei Ada nie jest Szarą Myszką. To nie jest postać kompletnie wyprana z jakiejkolwiek osobowości, z własnych poglądów, z własnego zdania, robiąca wszystko to, co chłopak każe i tak dalej, i tak dalej. Ona jest po prostu normalną, fajną dziewczyną. Nie mówię, że Pod skórą to książka pozbawiona schematów, no bo domyślacie się, że jeśli byli kiedyś przyjaciółmi, jeśli teraz spotykają się po latach, no to pewnie coś między nimi się zadzieje i pewnie w jakąś stronę to się potoczy i tak dalej. I jest parę takich rzeczy, które jest, powiedzmy, charakterystyczne dla literatury młodzieżowej, ale to nie są takie schematy, jakie my znamy, takie bardzo wprost. Ja na przykład opowiadałam o tej książce Zuzie i ona była w wielkim szoku, że bohaterowie ze sobą rozmawiają. Między nimi jest konflikt w pewnym momencie, ale to nie jest tak, że na przykład Ada tupie nóżką i odchodzi i w ogóle świat się kończy i książka się kończy i w ogóle, a potem Oskar, nie wiem, podjeżdża do niej pod dom z bukietem kwiatów i wiecie, tak jak typowo jest w literaturze młodzieżowej, ale po prostu oni ze sobą rozmawiają. I to się bardzo rzadko zdarza. I to mnie właściwie sprowadza do punktu trzeciego, do trzeciego powodu, dla którego warto po tą książkę sięgnąć, czyli do tego, że bohaterowie są po prostu normalni. I tego mi brakowało. Brakowało mi właśnie takich realistycznych bohaterów, którzy mają swoje wady, mają swoje zalety, mają jakieś poglądy, coś jakby są normalnymi ludźmi. Bo bardzo często w literaturze młodzieżowej jest tak, że są wyidealizowane postacie, że chłopak jest zawsze bad boyem, dziewczyna jest szarą myszką, ktoś tam jest idealny, ktoś jest zupełnie zły i tak dalej, że postacie są czarne albo białe, albo mają jakiś wielki sekret, wielką tajemnicę, przez to są zranieni i tak dalej, i tak dalej. I bardzo od początku, bardzo mocno jest widać, kto po której stronie stoi. Bohaterowie tej książki są po prostu normalnymi ludźmi. I może dla niektórych z Was to nie będzie atut, bo pomyślcie sobie, jestem zwykłym człowiekiem, po co mam czytać książkę o zwykłych ludziach? Ale dla mnie właśnie czytanie książki o ludziach, którzy są tacy jak ja, którzy są rzeczywiście realistyczni, nie są po prostu wydumani i wystudiowani tylko na potrzeby książki, to jest zawsze coś fajnego. Bo chyba częściej właśnie spotykam się z takimi bohaterami idealnymi, którzy, nie wiem, przejdą przez huragan i włosek im z głowy nie spadnie, będą mieli dalej idealnie ułożoną fryzurę, albo nie wiem, no będą jakiś wypadek, ale paznokcie będą świetnie pomalowane, ani bez odprysku i tak dalej. Wiecie, w tej książce są po prostu normalni ludzie, normalne miejsca akcji. Bohaterowie ze sobą rozmawiają, mają swoje słabości, mają swoje wady, pokazują swoje uczucia. Na przykład Oskar nie jest takim chłopakiem, który wychodzi z założenia, że facetowi nie przystoi płakać, więc pokazuje to, że jest mu źle, pokazuje to, że kocha swoją mamę, no po prostu
w tej książce, nie wiem ile razy musiała powiedzieć w tym filmie o tej książce, że to po prostu jest książka o normalnych ludziach, normalna historia, która de facto mogłaby się przydarzyć. I to jest bardzo duży atut. I czwarty powód, dla którego warto sięgnąć po Pod skórą, to to, że książka nie jest przesłodzona, nie jest taka właśnie cukierkowa, ma swoją tajemnicę, ma swoje wręcz, powiedziałabym, wątki kryminalne. Oczywiście, no to nie jest kryminał, to jest bardziej obyczajówka, więc na tych wątkach kryminalnych się bardzo nie skupiamy. Szybko się można domyślić zakończenia i jakby rozwiązania całej tej sytuacji, powodu tego, dlaczego bohaterowie przestali ze sobą rozmawiać i tak dalej. Tego się można domyśleć, chociaż ja takiego jednego plot twistu się nie domyśliłam i na koniec byłam trochę zdziwiona, bo myślałam, że akcja idzie w kompletnie inną stronę. Także oprócz właśnie tego wątku obyczajowego jest coś więcej w tej książce. To nie jest tylko historia o kwiatkach, tęczach, jednorożcach i o tym, jak ktoś się kiedyś pokłócił, ale teraz się zeszli i zakochali się w sobie, jest pięknie i cudownie. Pod skórą to jest po prostu dobra, fajnie napisana książka. Nie mówiłam wcześniej o stylu, ale jest bardzo normalny, bardzo naturalny. Bohaterowie nie mówią na przykład na psa urok czy o psia kostka i tak dalej. Po prostu zachowują się zupełnie normalnie. Wiadomo, że to nie jest historia, która odmieni wasze życie, która powinna dostać Nobla, Pulitzera i coś tam jeszcze, ale jeśli lubicie klimaty młodzieżowe, jeśli lubicie te klimaty young adult, new adult, to myślę, że powinno wam się spodobać. Jeśli macie ochotę sprawdzić, czy wam się spodoba, to tak się składa, że mam tu jeszcze drugą książkę z podpisem autorki, także oczywiście macie szansę ją wygrać, bo nie będę trzymała na półce dwóch książek. Także jedna z tych książek może trafić do kogoś z was. Wystarczy, że będziecie subskrybentami mojego kanału i w komentarzu zostawicie mi tytuł waszej ulubionej powieści young adult albo new adult. Rozdanie tak jak zwykle potrwa tydzień, szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o Pod skórą. Mam nadzieję, że chociaż trochę was przekonałam do sięgnięcia po tą książkę. Nie zrażajcie się tym, że to polska literatura, że to new adult, że to książka wydana w systemie self-publishingu, bo to kompletnie nie ma znaczenia, jeśli chodzi o treść książki, o to, co ona wnosi, jak jest napisana itd., itd. Jeśli znacie poprzednie książki tej autorki, to na pewno wiecie, czego się spodziewać, bo myślę, że to podobne klimaty. To akurat był mój debiut, jeśli chodzi o czytanie książek Agaty Czykierdy-Grabowskiej, ale mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia książka, po którą sięgnę. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!